Już za niespełna 2 miesiące mieszkańcy tego budynku na ulicy Sobieskiego nie zaparkują za darmo pod blokiem. Radni przegłosowali uchwałę i teraz parkowanie w centrum miasta będzie płatne. Zarządca tego osiedla już buduje parking dla mieszkańców, ale to tylko 22 miejsca. Nie wystarczy dla wszystkich. W naszej klatce jest tylko 10 w tej samochodów. No więc... A jest 4 klatki, więc to od razu się da przeliczyć. Czyli nie każdy zaparkuje? Nie każdy będzie mógł parkować. Mi się zdaje, że to jest bezsensowne. Bezsensowne. Dlaczego? Proszę, dlatego że, proszę panią, to są koszty. Płatne to są koszty. To jest dzień w dzień, prawda? To jest 24 godziny na dobę. Także za to zapłać, za to zapłać, za to zapłać, za parking zapłać. My jesteśmy emerytami i ledwo chodzimy, to proszę państwa, sam z dołu ciągnąć towar i tutaj na górę i na drugie piętro czy na trzecie, proszę panią, no to to jest uciążliwe. A tutaj właśnie zawsześmy parkowali, a teraz się robi parkometry dla obcych ludzi, rzecz biorąc, proszę panią, a nas tam na zaplecze. No to... Podobny problem z zaparkowaniem będą mieli mieszkańcy 21 ulic, które zostały włączone do strefy płatnego parkowania. Godzina ma kosztować 2 zł. 8 godzin pracy dziennie przez 5 dni w tygodniu to miesięcznie ponad 330 zł. Sporą oszczędnością będzie jednak abonament za 100 zł na miesiąc, ale ta opłata nie gwarantuje miejsca na parkingu. Zmuszamy mieszkańców do takich sytuacji, że przyjeżdżając, nie mając miejsca pod blokiem, będą szukali, musieli później wychodzić, wracać, przestawiać te samochody. Zresztą kwestia abonamentów jest w ogóle taka newralgiczna, bo jak słyszę, że mamy około 150 miejsc, a planujemy sprzedać więcej abonamentów, które faktycznie nie gwarantują miejsca, no coś jest tu nie do końca. Nigdzie, żeby abonament gwarantował miejsce. Abonament to jest tak naprawdę hurtowe wykupienie godzin postoju, a nie zagwarantowanie sobie miejsca postoju. Złośliwi mówią, że miasto chce wypełnić świecący pustkami parking wielopoziomowy. Również zdaniem radnego Wojciecha Pruchnickiego to może być jedna z przyczyn rozszerzenia strefy płatnego parkowania. Ale wiceburmistrz odpiera zarzuty. No chyba nieporozumienie jakieś. Bardziej chodzi o to, że jeżeli dzisiaj mieszkańcy mają możliwość zaparkowania za darmo, a parking wielopoziomowy jest płatny, to dzisiaj oczywiście wybiorą miejsce bezpłatne gdziekolwiek w Śródmieściu. Natomiast kiedy będzie ujednolicona cena i płatne miejsce będą i tu, wówczas mieszkaniec będzie mógł wybrać, czy woli stać pod dachem, czy woli stać na ulicy. I myślę, że wtedy parking wielopoziomowy po prostu stanie się atrakcyjny. Dzisiejsza strefa płatnego parkowania to niemal 260 miejsc. Do grudnia powiększy się o kolejne 160. W Sanoku stanie w sumie 11 parkomatów, do których trzeba będzie wrzucać monety za parkowanie w strefie między 8 a 18. W sobotę, niedzielę i święta zaparkujemy za darmo.